Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym odcinku chciałbym wspomnieć Wam, jaka tematyka, jakie zagadnienia w naszym życiu będzie poruszała pełnia w znaku wodnika, która odbędzie się 3 sierpnia tego roku. Pełnia w znaku wodnika oznacza to, że Księżyc będzie w opozycji do Słońca, które jest w znaku Lwa. Jesteśmy obecnie w sezonie Lwa. Tak się składa, że tutaj ta pełnia będzie w kwadraturze do Urana. Uran jest nowoczesnym władcą archetypu wodnika. Kiedyś archetypem wodnika, w zasadzie niektórzy nadal uważają, że archetypem wodnika włada również Saturn. Jeżeli mamy taką tutaj dynamikę, gdy jest kwadratura planety jakiejś, w tym wypadku Urana, do właśnie tutaj pełni Księżyca w znaku wodnika, co się dzieje? Każda kwadratura w pewnym sensie związana jest z jakimś napięciem. Związana jest to aspekt, który wymaga zmiany, wymaga jakiegoś działania. Czyli czym jest to działanie? Jeżeli mamy tak duży nacisk teraz podczas właśnie tego dnia 3 sierpnia na archetyp wodnika. Archetyp wodnika jest zmianą czegoś, co jest normalne. Jest nieoczekiwaną zmianą, nieprzewidzianą czasami zmianą czegoś, co struktury jakiejś, która jest łatwa do przewidzenia. Uran bezpośrednio działa z Saturnem. Saturn i Uran i ogólnie cykle Saturna i Urana w pewnym sensie oznaczają tak jakby taką nową falę społeczną, nowe fale społeczne i tak jakby nowy rozwój społeczeństwa w pewnym sensie. Ponieważ Saturn jest przeszłością, jest tradycją, jest limitacją, naszą karmą poprzednią, to co zawsze mamy w krwi, to co robimy, tak jakby to, co jest związane z takim, z taką normą i standardem, tym jest Saturn. Natomiast Uran i bezpośrednio cykl Urana i Saturna, ta para planetarna, praktycznie wywołuje zmianę. Uran wywołuje zmiany w tym, co jest utarte, w tradycji, zmiany w czymś, co jest w pewnym sensie wymaga zmiany. Czyli Uran sam w sobie i ten archetyp, którym włada, czyli wodnik, związany jest z takim procesem, który nazywa się indywiduacją. Indywiduacja to jest po prostu proces, w którym człowiek jest w stanie dojść do tego, gdzie jest jego po prostu oryginalna, niepowtarzalna osobowość. Osobowość i w pewnym sensie dochodzi się do tego stopnia, do tego momentu, żeby zrozumieć, że jest się zupełnie kimś innym od wszystkich poprzez odrzucenie takich warstw społecznych, tak zwanej indoktrynacji społecznej bądź programowania społecznego. Uran pozwala nam tak naprawdę zaobserwować rzeczy, które może powtarzaliśmy zawsze, ale nie do końca były związane z tym, jak chcemy żyć. Czyli w tym, kim jesteśmy, nie odzwierciedlały te rzeczy tego, kim jesteśmy wewnątrz. Uran w pewnym sensie oznacza rebelię. Jeżeli wrócimy sobie pamięcią do czasów no, wcześniejszych, ja wtedy nie żyłem, ale na przykład czasy hippisów, czasy tych wszystkich punków na przykład, to był typowo uraniczny ruch, ponieważ sprzeciwiali się oni czemuś, co jest utarte, takiemu społeczeństwu, takiej normie, takiemu utartemu schematowi, jak powinno się żyć. Czyli gdy mamy teraz pełnię w znaku wodnika z silnym działaniem Urana w znaku byka, oznacza to tutaj, że każdy z nas dobrze by było, jeżeli moglibyśmy zrobić coś w inny niż dotychczas sposób. Dlaczego? Ponieważ ten Uran tutaj, on dodaje nam takiego pocisku, takiego troszeczkę takiej mocy, takiego właśnie momentum, które pozwala w pewnym sensie przyspieszyć nasz rozwój. Czyli
Uran i archetyp wodnika, one pomagają nam przyspieszyć, pomagają nam wcisnąć ten pedał gazu ewolucyjnego do dechy w pewnym sensie. I w pewnym sensie po prostu możemy dzięki temu w taki sposób dostać takiego w pewnym sensie olśnienia, związanego trochę z tym, co powtarzaliśmy, w jakim tkwiliśmy schemacie. Życie jest na tyle, jest tak, życie człowieka jest tak po prostu zbudowane, że każdy człowiek, chcąc nie chcąc, powtarza w pewnym sensie duży stopień, duży procent swojej przeszłości. Czyli często nie robimy zupełnie rzeczy związanych z chaosem. Chaos w pewnym sensie jest to, jest kwintesencją tego, czym może być duchowość. Czyli jeżeli człowiek jest w stanie żyć w chaosie, jego rozwój praktycznie jest coraz to głębszy, bo przewidywalność jest związana z typowym takim schematem jakimś. Czyli na przykład ktoś może mówić, że żeby być duchowym, to trzeba robić to i to i to, bo tak zawsze się robiło. Albo jeżeli chcesz dostać oświecenia, bądź chcesz zbudować jakiś na przykład biznes, cokolwiek, to powinieneś wykonać ten i ten krok, ponieważ tak powinno się robić. To są utarte schematy i często powtarzamy je. One oczywiście są normalne dla nas, bo oznaczają bezpieczeństwo. Człowiek naturalnie przywiązany jest do tego, co daje mu bezpieczeństwo, jako jedna z podstawowych potrzeb. Co teraz podkreśla Uran, to, żeby nie bać się po prostu zaryzykować. Żeby nie bać się zrobić czegoś w inny sposób, a nuż może odkryjemy coś nowego o sobie, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy. Uran w znaku byka od długiego czasu już tam jest. Jeżeli robił tu kwadraturę do tej pełni, ona budzi teraz zadanie Urana w byku. Ona budzi w pewnym sensie na poziomie psychologicznym. Jest to takie spojrzenie wewnątrz siebie i zastanowienie się, jakie ja mam nieodkryte jeszcze talenty, jakich wartości swoich nie znam, a być może potrzebne mi są do tego, żebym po prostu mógł żyć pełną obfitością życia. Czyli ta pełnia, jeżeli wykorzystana w dobrym po prostu tutaj celu, czyli takim, żeby skupić się na sobie wewnętrznie, ponieważ Uran dzięki takiej energii po prostu, jeżeli człowiek jest w stanie nakierować tą energię do wewnątrz, wtedy zaczyna widzieć i obserwować swoje mocne strony, czyli Uran w archetypie w znaku byka, czyli chce zrozumieć i pobudzić w pewnym sensie coś, co zawsze w nas było, co być może przeoczyliśmy, coś, co nie mogło na przykład zostać zrealizowane, jakąś wartość, która nie mogła zostać z jakiegoś powodu zrealizowana. Czyli jeżeli mamy to pełnię tutaj, no to jest dosyć intensywny po prostu czas, moim zdaniem, zwłaszcza, że posiadamy te planety Saturna, Plutona, także Jowisza w znaku Koziorożca. Co ciekawe, w momencie pełni również Mars będzie w kwadraturze do Jowisza. Istnieje ryzyko po prostu tego, że no tutaj Jowisz wyolbrzymia, Mars oznacza działanie, oznacza instynktowne działanie i takie, które nacelowane jest na to, żeby poznać siebie samego. Działanie, dzięki któremu ktoś może poznać siebie. Czyli najlepiej by było, jeżeli ta energia byłaby w pewnym sensie oswojona. Ponieważ w takim momencie po prostu tutaj dzieje, to jest potencjał do czegoś niespodziewanego. Czegoś bardzo nieoczekiwanego, bo ta zmiana może nadejść, najczęściej uderza w taki sposób, że budzi człowieka. Uran po prostu budzi to, gdzie człowiek tak naprawdę gdzieś tak jakby zatrzymał się w rozwoju. Czyli jeżeli ktoś wpadł w jakąś taką pętlę i powtarza coś, czyli wstaje, je, praca, wraca, śpi i tak dalej, Uran budzi tą strukturę.
Uran w pewnym sensie robi w tej strukturze takie konieczne pęknięcia, po to, żeby człowiek mógł zobaczyć coś nowego i żeby te stare struktury przede wszystkim rozpadły się, bo często jest tak, że uran przyspiesza dzięki temu naszą ewolucję po prostu. Często budzi nas w sposób raptowny, żebyśmy zobaczyli bądź zrozumieli coś głębszego. Czyli Jeffrey Wolf Green na przykład, on o uranie pisze, że jest to wyzwolenie się z przeszłości. Wyzwolenie się z tego, co już człowiek zna dobrze. Tak może działać uran. Czyli jeżeli na przykład na arenie światowej, w życiu prywatnym coś wydarza się po prostu, o czym w ogóle się nie spodziewaliśmy, o czym w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że może się trafić i stać, to jest po prostu działanie urana najczęściej. Czyli tutaj ta pełnia również związana jest z takim zrozumieniem, że jeżeli jest się innym od wszystkich, bądź wyznaje się jakieś inne po prostu w ogóle poglądy, jakieś takie ideologie, jakąś inną od tego, co jest normalnie przyjęte, tak naprawdę to nie jest powód do obaw. Tak naprawdę to jest powód do tego, żeby brnąć w to, ponieważ inność, jeżeli człowiek po prostu ma jakieś inne poglądy niż wszyscy i przez jakiś dłuższy czas będzie podtrzymywał te poglądy, na początku może czuć się samotny w tym, że myśli inaczej. Ale w miarę upływu czasu, nawet jeżeli ktoś brnie w coś, co w ogóle nie jest związane ze społeczeństwem obecnym, czyli wyznaje na przykład jakąś zupełnie inną ideologię, jakiś inny pogląd ma. W miarę upływu czasu on przyciągnie do siebie osoby, które myślą podobnie. Czyli na początku ten impuls uraniczny do zmiany, do indywiduacji, którą oznacza uran i wodnik, często jest tak, że przedstawia się taką rebelią, czyli że po prostu człowiek walczy z normą, walczy z systemem. Następnie akceptuje to, rozumie, że jest inny, ale już tak jakby składa broń na bok. Później już w wyższe poziomy tego stadium uranicznego i tego, jak działa uran, oznaczają, że wtedy już człowiek po prostu rozumie, że jest tutaj, czuje się tak jakby jako wyszczególniona taka jednostka, ale nadal uczestniczy w społeczeństwie. I to jest najmocniejsza, najsilniejsza energia urana i wodnika. Czyli zrozumieć, że jest się zupełnie innym, wydobyć w sobie taką obiektywność i zaobserwować, okej, ja już nie atakuję tego systemu, ja czuję się już bezpieczny w tym, że mogę być inny. Jak ja teraz jestem w stanie pomóc tą innością rozwijać ten system? Bo uran, a także wodnik, one również władają takimi grupami zainteresowań, grupami ludzi, które zrzeszone są pod jednym szyldem, pod jedną ideologią. Jeżeli ktoś posiada jakąś, na przykład jest jakimś ekonomistą alternatywnym, na przykład, jeżeli on uważa, że ekonomia musi zostać zmieniona w sposób taki, żeby była naturalna, żeby była na przykład za obiegiem zamkniętym, ekonomia, on przyciągnie do siebie takie osoby. Te osoby stworzą grupę, która będzie w stanie zmienić jakąś starą strukturę, ten schemat, który jest powielany. I często osoby silnie uraniczne, one są po prostu wyśmiewane bądź takim marginesem, bo myślą inaczej niż wszyscy. I tutaj to jest bezpośrednie działanie Saturna i Urana. Saturn to jest raczej taka norma, czyli to, jak myślą wszyscy. Uran są to osoby, które myślą w sposób rewolucyjny, na przykład taki jakiś inwentor albo ktoś, kto wymyśli jakiś na przykład wynalazek. To są osoby, które są naturalnie uraniczne, które posiadają w sobie ten impuls uraniczny i nie boją się twardo go bronić i być tym, tak jakby stać twardo za tym, w co wierzą. Czyli to jest ta pełnia. Ona podkreśla w zasadzie takie nietuzinkowe twoje własne poglądy. Jak ty możesz po prostu przysłużyć się społeczeństwu?
jak możesz obudzić w sobie coś zupełnie indywidualnego, zupełnie Twojego, co może pomóc nam wszystkim w jakiś sposób ewoluować. Czyli również jeżeli na przykład jesteś osamotniony bądź osamotniona w tym, co myślisz, w tym, jakie poglądy masz, warto znaleźć sobie po prostu swoją grupę zainteresowań, swoje plemię, w którym można na przykład jakąś społeczność, w którym można po prostu wymieniać się poglądami. Czyli jeżeli interesuje Cię na przykład modelarstwo, dlaczego nie znaleźć sobie albo założyć nawet grupy związanej z modelarstwem? Jeżeli interesuje Cię jakaś po prostu nawet inna, abstrakcyjna, jakikolwiek po prostu pogląd, światopogląd bądź zainteresowanie, od tego mamy internet, żeby znaleźć sobie teraz ludzi, którzy praktycznie są w stanie zaakceptować tą indywidualność naszą, bo też zajmują się tym. Medium, jakim jest internet, samo w sobie jest bardzo uraniczne, ponieważ pozwala nam kontaktować się z ludźmi, którzy bezpośrednio szanują naszą indywidualność, czyli szanują to, kim jesteśmy. I te grupy, te małe grupy społeczne, które reprezentuje archetyp wodnika, są po prostu takim po prostu w pewnym sensie takim wyznacznikiem trochę przyszłości. Bo to są osoby, które nie boją się stanąć za jakąś po prostu ideę, nie boją się nowości. A nowości w pewnym sensie wyznaczają kierunek ewolucyjny. Czyli wszyscy, którzy posiadacie dużo archetypu wodnika, silnego urana, jesteście dosłownie osobami, które po prostu są tutaj, żeby nieść w pewnym sensie zmiany, żeby zmienić struktury społeczne. Zwłaszcza jeżeli jesteś osobą z generacji Plutona w znaku Skorpiona, która posiada koniunkcję Urana i Neptuna. To są osoby, które posiadają w sobie takie nasienie zmiany systemu. Jeżeli, bo ja też jestem częścią tej generacji, jeżeli my dorośniemy do takiego momentu, w którym będziemy czuć siłę do tego, żeby wziąć kontrolę w swoje ręce nad strukturami państwowymi i w pewnym sensie uczestniczyć czynnie w polityce, mam wrażenie, że my zupełnie zmienimy trochę tutaj oblicze tego, jak będzie działać nasze społeczeństwo, oczywiście na korzyść, na progresywną korzyść. Kolejna grupa to może być na przykład pokolenie Plutona w znaku Panny, które również posiada koniunkcję właśnie z Uranem. To są również osoby, które dosyć silnie, to są osoby, które wchodzą teraz bodajże, wchodzą właśnie teraz w drugi powrót Saturna. To są osoby, które w pewnym sensie również mają bardzo silny, taki uraniczny impuls. Czyli ta pełnia w Twoim życiu i ogólnie na skalę globalną, mam wrażenie, że może przyspieszyć właśnie to momentum, o którym mówię w prognozie na sierpień 2020. Czyli ta pełnia po prostu, warto się skupić na tym, co zapomnieliśmy o sobie. Na rzeczach, które zostały przez nas pominięte, które zawsze chcieliśmy robić, a z jakiegoś powodu po prostu były odłożone na bok. Na przykład z powodu obowiązków, z powodu czegoś, jakiegoś takiego, co zostało nas nałożone. Czyli jeżeli pamięcią wrócimy do tych rzeczy, które zawsze chcieliśmy robić, do tej drogi indywiduacji, żeby poznać siebie, żeby odkryć, kim ktoś jest, to są rzeczy, które teraz warto do nich powrócić, bo tak naprawdę ta pełnia sprzyja właśnie takim działaniom. Działaniu, które jest po prostu nakierowane na innowacje. Czyli jak zobaczyć siebie w nowym świetle. Jak zobaczyć siebie w takim świetle, w jakim chcielibyśmy żyć i być, bez etykiet, bez opinii, bez opisów norm społecznych. Czyli jak zrozumieć również siebie jako ktoś zupełnie indywidualny, którego nie opisuje kultura, obyczaje, tradycja. Tym jest działanie właśnie tutaj właśnie Urana w kwadraturze do tej pełni. I przede wszystkim Uran w znaku byka, on również chce zmienić
nasze tak jakby wewnętrzne wartości. Czyli jeżeli do tej pory na przykład goniłaś za pieniądzem, za relacjami, za tym, żeby mieć więcej i więcej i więcej, zastanów się, czy to tak naprawdę jest wartością. Bo Uran w znaku byka i to, co dzieje się w archetypie koziorożca teraz, widzisz, archetyp koziorożca i to oblężenie planet w archetypie koziorożca może w pewnym sensie oznaczać i pokazać nam, jak kruche są pieniądze, jak kruche są wartości, na których jest zbudowany cały ten świat. Uran w znaku byka chce tak jakby nakierować każdego człowieka, żeby zmienił, żeby każdy człowiek mógł odzwierciedlić, czy ta pogoń i uczestnictwo w systemie, w Saturnie, w Koziorożcu, czy to tak naprawdę leży w zgodzie z tym, jakie są twoje własne potrzeby i wartości. Czy potrzebne jest ci to, żeby po prostu iść z prądem, z ludźmi, czy raczej lepiej po prostu wycofać się, zastanowić się, okej, to nie jest moją wartością. Ja całe życie na przykład podążam za takimi wartościami. To jest moją wartością. Czy nie lepiej jest żyć w zgodzie tak jakby z sobą i w prawdzie z sobą? Teraz tutaj Mars w kwadraturze do Jowisza w znaku koziorożca. Czy nie lepiej jest żyć w zgodzie, w prawdzie ze sobą samym, niż po prostu podążać za wszystkimi? To są pytania, które zostawiam Wam. Każdy na pewno znajdzie odpowiedź, jeżeli skupicie się głębiej na tym. Ta pełnia po prostu jest dosyć nieprzewidywalną energią, bo działanie wodnika ciężko i Urana dodatkowo w takiej konfiguracji ciężko przewidzieć. Właśnie jeżeli każdy by wiedziałby, jak działa wodnik i Uran i oczekiwał tej zmiany, ta zmiana być może nie nastąpiłaby i nie wywołałaby tego, co miała wywołać. Czyli takiego momentu, aha, ja już wiem, kim jestem. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam po prostu takiej spokojnej pełni, jeżeli można mówić o pełni w znaku wodnika, dodatkowo w tej kwadraturze Marsa i Jowisza, a także kwadraturze Urana do pełni, jeżeli można mówić w ogóle o spokoju tutaj w tym czasie, ale niemniej jednak miejcie oczy szeroko otwarte, bo ta pełnia być może pokaże Wam coś, co było tuż przed Wami, a po prostu było wcześniej zakryte. Dzięki Wam serdecznie, pozdrawiam, miłej pełni. Thank you.